I wtedy był prawomlask, lewomlask i dwumlask. Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam was w moim kąciku zainteresowań. Kurde, podano do stołu, kurde. Dzisiejszy filmik będzie o wkrętarce, a właściwie o wkręcaniu ludzi, bo to laptop, hehe, prank. A konkretnie pancerny wręcz Panasonic CF25. Miałem w tym tygodniu zrobić film o Nokii 5800 Express Music, jednak dzisiaj, czyli w czwartek, stwierdziłem, że mogę mieć problemy z wyrobieniem się, dlatego przełożę go na następny, a w tym tygodniu zajmiemy się tym pancernym zabytkiem. Bez kitu, jakbym się upierał, że wewnątrz jest wkrętarka, to podejrzewam, że większość z was by uwierzyła. Sam bym uwierzył. W sumie się więcej miejsca zrobiło łyso tu trochę. No to dupniem krzaka i będzie fajnie. Do dzisiejszego filmu nieszczególnie się przygotowywałem. Dzięki temu nie będę może z góry klepał ustalonego tekstu, a wszystkie niespodzianki, które napotkam wewnątrz tego urządzenia, mam nadzieję nagrać. Komputer ten pochodzi z 1996 roku. Z tego, co udało mi się już przeczytać w internecie, potrzebuje 15 V i 2,6 A zasilania. Chroniony jest całkiem sporą tabelką patentów i podobno wyprodukowany został w Japonii. Praktycznie całość skorupy to aluminium. Otóż podobno wcale nie z aluminium, a z magnezu. Jako naczelny złomiarz tego osiedla powinienem w sumie to rozpoznawać, jednak na którymś etapie życia musiałem zignorować taką wiedzę. Z całkiem ciekawymi wyżłobieniami jak na górnej pokrywie, na której znajduje się również logo Panasonic. Pierwszym słowem, jak się na niego patrzy, jest słowo pancerny. Drugim z kolei wojskowy. Chociaż czy tak naprawdę jest to technologia wojskowa, to wy musicie mi powiedzieć. Nie no dobra, wczoraj widziałem stronę internetową, na której wyszczególniona była część organizacji wojskowych, które zamawiały tego Panasonica, no ale niestety dzisiaj już nie mogę znaleźć. W każdym razie mówi się jeszcze o wykorzystaniu na przykład w ratownictwie. Na froncie umieszczono wielką rączkę, żeby dało się laptopa nosić jak walizkę. Znajduje się tutaj również zaślepiony gumą wyjście słuchawkowe, port pod czerwieni, zatrzask górnej pokrywy z dodatkowym okienkiem na dwie diody sygnalizujące zasilanie albo ładowanie baterii, no jedno z tych dwóch. Wracając do tej rączki, to można ją odkręcić, co dzisiaj uczynię, ponieważ będę chciał doprowadzić ten sprzęt do niemal perfekcyjnej czystości. Doprowadzę sprzęt do perfekcyjnej czystości, normalnie, kurwa, będzie błyszczał, żebyś się nie zesrał. Otóż jak się później okaże, to moje czyszczenie to okant dupy potłuc. Kupa roboty, a efekt naprawdę mizerny. Z lewej strony na górnej pokrywie umieszczono tajemniczą zaślepkę, której póki co nie udało mi się wydłubać, oraz napęd stacji dyskietek, co już dużo mówi o tym, z jakimi czasami będziemy mieć do czynienia. Z prawej strony dzieje się trochę więcej, ponieważ mamy trzy sloty na karty PCMCA, włącznik w postaci suwaka, złącze PS2 dla myszy i klawiatury oraz złącze zasilania przypominające te od Lenovo. Z tyłu z kolei pod kolejną z klapek znajduje się złącze LPT, VGA i port COM, a także dziura na linkę do przypięcia komputera do kaloryfera. Pod spodem znajdziemy nadruk, który już pokazywałem. Są też naklejki doprecyzowujące model, natomiast w Google po tych numerach nic nie znalazłem. Dobra, często jest tak, że jak się naprawdę poszuka, to się znajdzie. Pierwsza litera w tym ciągu znaków oznacza procesor. Jeśli jest to D, znaczy, że zainstalowano Pentiuma o taktowaniu 120 MHz. Kolejny znak jest oznaczeniem matrycy. Jeśli jest to G, to znaczy, że matryca jest TFT o wielkości 10,4 cala. Następnie oznaczenie dysku twardego, oryginalnie tutaj zainstalowanego. Ósemka oznacza, że był tutaj dysk o pojemności 840 MB. Następnie czwórka oznacza 16 MB RAMu. Kolejne dwie litery i tutaj muszę wytłumaczyć, że laptopy te wyszły w wersjach MK1, MK2 oraz MK3. CA oznacza, że jest to MK2. I ostatnia litera oznacza region przeznaczenia. G to Niemcy. Jak coś, to wszystkie linki do stron, o których dzisiaj mówię, będą w opisie. Pod tą klapką znajduje się slot stacji dokującej. Z kolei tym mechanizmem można szybko wysunąć stację dyskietek. Następnie pod przykręconą dwiema śrubami klapą, która zresztą nie wyłazi zbyt łatwo, znajdują się kolejno
Bateria obecnie bez ogniw, wyjęcie stąd przez poprzedniego właściciela ogniw, które mogły wylać, uważam za dość dobry pomysł. Zresztą tą drogą będziemy zasilać cały sprzęt dzisiaj, ponieważ nie wiem, czy mam pasujące złącze zasilania. Znajduje się tutaj również pamięć RAM, którą za chwilę sprawdzimy. 44-pinowe złącze IDE do dysku twardego oraz taki, nie wiem, gumowy, silikonowy glut, który zabezpieczał dysk twardy przed wibracjami. Wchodzi tutaj dysk 2,5 cala. Model ten zawsze był sprzedawany z matrycą TFT800x600, natomiast matryce te miały różne rozmiary, chyba do 12 cali z kawałkiem, tak jak prawdopodobnie wersja MK3 użytkownika Hakej 100. Natomiast ta ma bliżej 10 cali. Poniżej znajduje się wyglądająca na niemiecką klawiatura. Na pewno będę miał znowu problem z trafieniem w alt. Jeszcze poniżej znajduje się touchpad z dwoma przyciskami. Przyciski te są ogumowane, także wciska się je całkiem przyjemnie, jakkolwiek to brzmi, oraz rząd kontrolek. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale uwielbiam tworzyć rzeczy z gówna. Tak, to właśnie wtedy wpadłem na pomysł stworzenia wczorajszego TikToka. Pierwsze, co z nim zrobię, to spróbuję go uruchomić. W tym celu skorzystam z rozwiązania, które wykonał pierwszy właściciel, a konkretnie podepnę się przewodami do wtyku i spróbuję zasilić komputer z zasilacza warsztatowego. Z samej kostki baterii wyprowadzony był właściwie tylko plus i minus oraz taki prosty dwuprzewodowy termometr. To już mogę w sumie wywalić. Przewodu użyję takiego naprawdę dość porządnego. Znowu mi się łapska trzęsą, jakbym miał Parkinsona jakiegoś. Nie to, żebym wyśmiewał, jak ktoś ma Parkinsona, no ale wiecie. No i dobra, wygląda na to, że przysmarkane. Teraz kurde, ta cholerna taśma klejąca. Brązowa taśma zawsze zostawia tyle syfu. Ona jest dobra do jednorazowego zapakowania paczki, nie? Ten szajs się bardziej rozciera niż zmywa. Tak przy okazji, bateria zawierała 4 niklowo-kadmowe ogniwa o łącznym napięciu 9,6 V. Wspominałem już, że skaszanił mi się pistolet na termogluta. No dobra, poklejone, nasmarkane, splunięte, przyklepane. Myślę, że nie będzie już dużej różnicy, jak zrobię jeszcze dziurę na kabel w tej obudowie po baterii. Dobrze jest. Będzie pan zadowolony. No i jeszcze oczywiście pętelka na przewodzie, bo jak wiemy z prawa Kirchhoffa, suma prądów wchodzących do węzła równa jest sumie prądów wychodzących z węzła. Ach, kurwa, uwielbiam prowizorkę. Przydałoby się jeszcze scalić ze sobą ten szajs. Kurde, nie zgadniecie, odwrotnie. Dobra, bo zeszło mi za dużo czasu na tych wygłupach, a i tak wygląda jak psu z gardła wyciągnięte. Ważne, żeby zadziałało. No dobra, no, komputerek się urucha. Nie za wiele widać na tej matrycy, na dodatek odbija mój ryj. Ten starty już zupełnie klawisz jest klawiszem funkcyjnym, a przy strzałkach istnieje funkcja zwiększania jasności ekranu. I tak niewiele to daje, ale przynajmniej widać już cokolwiek. W rzeczywistości gorzej niż na kamerze. Z dyskietki, jak widać, uruchamia się DOS, co ogólnie rzecz biorąc dobrze wróży współpracy z tym sprzętem. DOSowe programy również się uruchamiają. BIOS wywoływany klawiszem F1 nie oferuje zbyt wiele funkcji. Na dodatek na początek wyświetla błąd klawiatury z jakiegoś powodu. W samym BIOSie praktycznie nic nie ma. Można sobie włączyć lub wyłączyć touchpad, głośnik, przełączyć tryb ekranu, ustawić hasło użytkownika. W zarządzaniu energią też kurna nie za wiele można zrobić. Można również zapisać ustawienia, przywrócić ustawienia i załadować domyślne z obsługą PNP i bez obsługi PNP i to właściwie wszystko. Jeśli chodzi o zarządzanie dyskami czy kolejnością botowania, no to nic takiego tutaj nie ma. No i ponownie gówno prawda. Czy ty nie widzisz, baranie, że jest hasło założone na superior użytkownika? Kurde, chłopie. No w każdym razie gdzieś w internecie przeczytałem, że rozwiązaniem na zdjęcie hasła administratora z BIOS-u w tym laptopie jest niekoniecznie wylutowanie baterii, chociaż być może też, a użycie narzędzia uruchamianego spod DOS-a, które nazywa się Kill CMOS. Także odpalam tego DOS-a właśnie. No dalej rzecz. Teraz powinno wystarczyć wpisanie nazwy programu killcmos.com
Laptop powinien uruchomić się ponownie. Chyba nie należy nic ruszać. Spróbuję wejść do BIOSa, klikamy w 1. No dobra, kurwa, nie płacz. Superwizor setup. Kurwa. Jezus, jakie to jest piękne narzędzie normalnie. Dobra, a więc co my tutaj mamy? Adresy portów, SAND chip można włączyć i wyłączyć. Ustawić przerwania, adresy, ustawić kolejność botowania wreszcie, ustawić hasło. No ale dobra, zanim zacznę się nim dalej bawić, myślę, żeby przywrócić mu trochę kultury. Jestem na etapie, w którym udało mi się zdjąć klawiaturę. Ta górna część jednak nie jest aluminiowa, jest to zwykłe tworzywo. No, znajduje się tutaj taśma klawiatury, taśma touchpada. Wszystko to łączy się w taką jedną płytkę, której gniazdo włazi sobie tutaj. Powiem wam, że ten sprzęt wygląda w środku znacznie lepiej niż na zewnątrz. Z tej strony to trochę kupsko widać. Głupio, że dyski są na taką beznadziejną tasiemkę. Tu u dołu obok podczerwieni znajdują się wszystkie te diody, o których wcześniej wspominałem. Są tutaj też dwa przyciski spod touchpada. Na płycie znajduje się wlutowana w taki śmieszny sposób bateria BIOSu. Tasiemkę matrycy pozwoliłem sobie już rozłączyć. Co ciekawe, jest ona kilkukrotnie zawinięta wokół takiego badyla. Na dodatek jest nieźle zabezpieczona jakimś takim materiałem, więc musiało być to całkiem wytrzymałe. Tu u góry widać gniazdo pcimcia. No i dobra, rozkręcam to dalej. Matryca lata, ponieważ śrubki się samoczynnie już porozkręcały niektóre. No ale po to tu jesteśmy. Teraz dopiero podczas wykręcania dystansów zauważyłem, że komuś złamał się bolec w tym otworze. No to przy okazji wymieni się na nowe. Witam chwilę później. Z laptopa w tej chwili został mi właściwie tylko sam kadłubek. Wyjąłem z niego taki element, do którego przykręcona była matryca. Coś się tutaj znajduje, chyba magnetyczny czujnik zamknięcia klapy. W tym miejscu, dziwacznie trochę, bo osłonięty od wszystkiego, siedział głośniczek systemowy o dość ciekawym, kanciastym wyglądzie, takiego jeszcze nie widziałem. No i siedziała tutaj również płyta główna, która w zasadzie zajmuje ledwie połowę całej objętości laptopa. Z niewidocznej na początku strony znajdują się wszystkie porty, które już omawiałem. Tutaj widzę jakiś przełącznik, którego wcześniej nie zauważyłem. Pozostałe dwa złącza PCMCA, złącze na pamięć RAM, no i to coś chyba jest procesorem. Umieszczony jest na całej takiej kostce. Ten układ to jest chyba właściwy procesor, jest tutaj jeszcze jakaś przetwornica i łączy się z płytą główną za pomocą tych dwóch złącz. Sam kadłubek za to, oj, w aparacie nie widać, ale jest okrutnie upierdzielony ze wszystkich stron. Postaram się to wszystko rozebrać i porządnie wyczyścić. W tym miejscu przylegał procesor, widać chłodzenie jest całkiem spore, są tutaj jakieś hit-pipy i mocno rozciągnięte miedziane blaszki. Z tego, co już miałem okazję się przyjrzeć, te klapki przy odrobinie determinacji można wyjąć. Nie jest to wcale takie proste i nie chciałbym też tego pourywać. W niektórych miejscach, tak jak przy tym heatpipe, widać jakiś taki biały nalot, oprócz kurzu oczywiście, i zastanawiam się, czy była to jakaś pasta termoprzewodząca, w co trochę wątpię, czy po prostu coś się tutaj rozlało. O, bycie chuj, zobaczcie, co tu się dzieje. O kurde, dobrze, że tu zajrzałem. Wygląda kurde, jakby coś tu wcześniej mieszkało, nie? Patrzcie, japoński produkt, ale klawiaturka już made in China. Sama taśma matrycy, widać, przystosowana jest do kilku różnych typów, ponieważ jej część jest po prostu zagięta i zaklejona. Na matrycy widać jakieś układy, całkiem spore złącze. Podświetlana jest oczywiście jarzeniówką. Znajduje się na niej ostrzeżenie o wysokim napięciu. Z tej strony widzę jeszcze jakiś potencjometr do regulacji czegoś. Być może jasności podświetlenia. Może uda się w ten sposób na przykład troszkę rozjaśnić ten ekran. Albo coś zepsuć, to jeszcze się okaże. Tą piankę z przedniej części klapy postanowiłem jednak zdjąć i obkleiłem nią sobie monitor, żeby wiedzieć, w którym miejscu co było. A z tym całym ambarasem, myślę, można wjechać już do zlewu.
Następnie trzeba będzie posprzątać stanowisko i będzie można zacząć to składać. Kurwa. Obiecałem sobie, że już nigdy tak nie będę robił, ale tym razem naprawdę trzeba. Mniam. Czy dużo mu to szorowanie dało? No tak średnio bym powiedział. No ale przynajmniej nie jest już obrzydliwy w dotyku. Teraz jak jest czystszy, fajnie byłoby go machnąć jakimś sprayem. Albo nie wiem, kurde, oddać do lakiernika czy co. No kurde, szczerze mówiąc, to już mi się dzisiaj pomału przestaje chcieć. Ale gówno stworzyłem. No ale dobra. Plan mam taki. Włączyć to i spróbować pomajtać tym potencjometrem. Sprawdźmy, czy jebnie. Na razie nie jebło. Dioda się świeci, ale jak na razie to wszystko. No i starym zwyczajem bycia debilem zacząłem to z powrotem rozkręcać, tylko po to, żeby stwierdzić, że nie było ramu. Gratuluję sobie. Ten potencjometr tutaj to nie od jasności, tylko od kontrastu, ale już wam tego nie pokażę, bo jak próbowałem przy tym grzebać, to mnie popierdolił prąd. Z przetwornicy. Powiem wam tak. No, nie wyszło tak, jak wyszedł maczek, ale ten tutaj ma już jakieś permanentne wżery jakiegoś kamienia, czy cholera wie co. Żeby on zaczął na powrót wyglądać jak nowy, trzeba by go pewnie oddać na jakieś, nie wiem, kurde, piaskowanie czy coś. Chociaż może z drugiej strony ten syf nadaje mu jakiegoś charakteru. Co do pamięci RAM, to być może płyta główna czyta tylko 16 MB, albo faktycznie wszystkie, które posiadam, tyle mają. O ja nie uwierzycie. A gdzie jest pieprzona tasiemka od dysku? Kurde! No jak ja mogłem o tym zapomnieć? Wyobrażacie sobie, że to wszystko trzeba teraz rozdupić? Kurde, jak mogłem zapomnieć o tym szajcie? No jest niewiarygodne po prostu. Nie da się tego zrobić tak o. No nie skończę dzisiaj tego dziada, nie? Kurwa, więcej tych śrubek jeszcze. Dalej, żeż kurwa, ta już utknęła w ogóle ta śruba. Ja pierdolę, chuj z tobą. No to się teraz obudziłem, kurwa, bo już trochę przy nim przysypiałem, nie? Dużo jeszcze tych śrubek. Chyba już wszystko. O, jeszcze, kurwa, się drzwiczki ujebały. Pierdolona tasiemka. Co jeszcze zwarcie zrobiłem na zasilaczu? Kurwa, Maci. Dziwne to złącza też takie powody. Tu jeszcze jakiś, kurwa, zwis prosty, męski. Trzeba sprawdzić, czy nic nie rozjebałem, no bo oczywiście. Mogło się kurwa zdarzyć. Działa? Działa. No, a tak swoją drogą tego śmierdzącego gluta też umyłem. Znaczy... No trochę śmierdzi, ale nie aż tak w sumie. Mam tutaj taki oto dysk z 98. Już kiedyś go pokazywałem, jak go od kogoś dostałem. No patrz, jak chcesz szybko przeczytać, to nie przeczytasz, bo nie widzisz, nie? Człowiek nagle ślepnie. 720 MB. Jeśli zadziała, to tu zostanie. A jeśli nie, to myślę o wrzuceniu tutaj karty Compact Flash. Ona ma z kolei 512 MB. O, chciałem powiedzieć, że chyba już po dysku, ale się uspokoił. Dobra, siedzę nad tym cholerstwem już naprawdę ładną chwilę. Nie zadziałała mi karta CF w przejściówce na ID 44 pin. Nie zadziałał mi dysk SATA w przejściówce na ID 44 pin. Ten 700 MB szajs również nie chciał. Najśmieszniejsze jest to, że zadziałał mi 120 GB dysk SSD w przejściówce na 44 piny ID. Już teraz to zagmatwałem, ale nieważne. W każdym razie z jakiegoś powodu przełączenie tego dysku w tryb slave pozwoliło DOS-owi wykryć go. Ech, polski język trudna. No to jest w takim razie pierwszy sukces. Instaluje się właśnie DOS. Jak już będzie zainstalowany, to wsadzę dysk w przejściówkę i skopiuję instalkę Windowsa 95. Tak, wspomnę jeszcze, bo nie wszyscy muszą kojarzyć, tego DOS-a mam na czterech dyskietkach. Obecnie kopiuję z drugiej. To jest wersja instalacyjna. Mam jeszcze taką po prostu do uruchomienia na szybko. Dość okrojona wersja. Żryj. Smacznego. A, kurwa, dlaczego Enter się spieprzył? W samym Windowsie 98 pewnie da się zbindować ten Enter na coś innego, na przykład A-umlaut. Cóż no, będę musiał tą klawiaturę jeszcze raz rozebrać niestety. MSAF-exe nie zostanie skopiowany. No dobra, gniją te dyskietki też. Nawet się nie rozglądałem, czy jakaś firma produkuje jeszcze dyskietki dla hobbystów? A jeśli tak, to ile takie kosztują?
pewnie miliony. Czwartej dyskietki nie chciało z jakiegoś powodu. MS-DOS został zainstalowany na twoim komputerze. Żeby zrestartować, wciśnij Enter. Żeby nauczyć się więcej na temat nowego MS-DOS 6.2.2, a właściwie jego funkcjonalności, wpisz help. Dobra, jest i odpalił się Volkov Commander. A więc witam 5 minut później. W tym czasie przekopiowałem na dysk twardy folder z rozpakowanym obrazem instalacyjnym Windowsa 95. Mam folder W95 Install i z tego folderu wybiorę sobie setup. Pewnie pochwalę i zaraz się coś spierdzieli, ale dość gładko dzisiaj idzie. Touchpad działa nawet. Oczywiście rozdzielczość 640x480. Gdzieś tam w ekranie znowu się mój kalafiasty ryj odbija. Siema. Macham ryjem. Na początek mamy wytłumaczone, co będzie się dziać. Zbieranie informacji, kopiowanie plików, ponowne uruchamianie i tak dalej. Wybór katalogu do zainstalowania systemu, jakieś tam sprawdzanie. Następnie można wybrać typ instalacji. Po wprowadzeniu klucza produktu, nazwisko, firma. Myślę, że można to olać. Nie można olać. No to nazwisko będzie Dupasiński, a firma będzie Kwakwarakwak. Super. Czy chcesz, aby instalator odszukał wszystkie urządzenia? No dobra, dawaj. Coś tam pomieliło, ale o efektach swojej pracy nie poinformowało. Wybór składników. Oczywiście, że zaznaczam wszystko. Kiedyś podpowiadaliście mi, że jak box jest zaznaczony na szaro, to znaczy, że można w jego obrębie jeszcze coś wybrać. Dlatego odznaczenie go i ponowne zaznaczenie wybierze wszystkie dostępne opcje. Nazwa komputera Panasonic CF25. Dobra, tam. Czekaj. Dysk startowy. Nie chcę dysku startowego, bo po co? Monitor jest nieznany. Kopiowanie plików. Jesus, czemu zawsze widać w tych ekranach mój obleśny ryj? No i teraz już tylko instalacja. Jakieś tam ekrany powitalne, żeby się użytkownikowi nie nudziło podczas tej instalacji. Jakie kołczowe hasła w ogóle. To co robisz teraz, wykonasz łatwiej i zakończysz szybciej. To co zamierzasz robić, będzie teraz możliwe. Cokolwiek robisz, będzie przyjemniejsze. Czy was pojebało? Przycisk start. Pasek zadań, długie nazwy plików. Kurde, kiedyś to były priorytety, co? Już o tym kiedyś mówiłem, ale przeskok z DOS-a na Windowsa 95 musiał być czymś dla użytkownika wtedy. Jak tak sobie siedzę, gapiąc się w ten ekran instalatora, to myślę sobie, było coś takiego jak Windows Bob, którego nigdy nie ruszyłem. Będzie mi szkoda teraz grzebać tym, co udało się zainstalować, ale warto byłoby się też w sumie rozejrzeć. No i oczywiście w tle okienko z napisem lepsza wydajność, a na głównym planie problem z kopiowaniem plików. Znaczy, kuźwa, coś czuję, że to potrwa. Mam czas. Dotarliśmy do momentu ponownego uruchomienia komputera. Uszkodzone pliki, te, które się nie doinstalowały. Ale może się uruchomi. Jeszcze jest nadzieja. Kurde, nie taki zły ten Windows. Dobra, strefy czasowe, dobra, nara, kurde, weź już. Dobra, nie chcę, jednak nie chcę tego ich change. No nie chcę, dobra, nara, no. Srał pies tą drukarkę tam, ponowne uruchamianie. Oczywiście za każdym razem trzeba będzie przeklikiwać te brakujące pliki. Dupa 1, 2, 3. No ale przynajmniej jest pulpit. Kurde, wszystko wszystkim, ale mamy pulpit. O nie, mogę sobie monochromatyczny ustawić. Do niczego nie ma sterowników. Kurwa! Kurde, nawet do pcimci nie ma sterowników. Siemaneczko z tej strony. Nie. Siemaneczko, witam kolejnego dnia. Nowy dzień, świeży umysł. Można działać. Wkurza mnie jeszcze to, że niektóre te pliki się nie doinstalowały. I wkurza mnie to, że system się zatrzymuje po to, żeby potwierdzić informację, że nie można ich znaleźć. No ale są i rzeczy fajne. A mianowicie takie, że udało mi się wczoraj znaleźć sterowniki do ekranu oraz do karty dźwiękowej. Z kolei z niefajnych rzeczy nie działają pcimcie. Wayback Machine zarchiwizowało co prawda stronę pobierania sterowników, ale już niestety nie same pliki. Ich upierdliwość polega na tym, że nigdzie nie mogę ich znaleźć. Szczególnie tych od tych cholernych pcimć. No ale celem uzupełnienia karta graficzna to Chips and Technologies 6555. 0 PCI. Natomiast karta dźwiękowa to ES 17.
Od kilku godzin próbuję połączyć tego laptopa z komputerem warsztatowym za pomocą portów COM lub ewentualnie podczerwieni. Funkcjonalność ta nazywa się bezpośrednie połączenie kablowe i jest do wyklikania zarówno na 9.5, jak i na XP-ku. Na XP-ku musiałem doinstalować jeszcze protokół. Przekopałem chyba ze 40 poradników. W akcie desperacji sprawdziłem chyba wszystkie możliwe konfiguracje ustawień i dupa. W skład tej zabawy wchodziło również zainstalowanie XP-ka na warsztatowym. Totalna strata czasu, ale siedziałem nad tym w sumie tyle czasu dlatego, że miałem nadzieję wypracować jakieś rozwiązanie na przyszłość. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, o co chodzi. Tory złe i podwozie też pewnie złe. A, i klawiatura już działa w całości. Po wyjęciu klawiatury, ruszeniu tą tasiemką, magicznie wszystko zaczęło na powrót działać. Port COM w Panasonicu jest sprawny, ponieważ podłączony do niego manipulator kulostołotoczny został poprawnie wykryty i śmiga. W ogóle dzięki, Mateusz, za to słówko manipulator stołokulotoczny. Nawet trudno to szybko wymówić. Manipulator stołokulotoczny. No dobra, da się. Zaczynam zajmować się już głupotami, bo straciłem mnóstwo czasu na tych próbach połączenia tych kompów i zainteresowało mnie to słowo stołokulotoczny. Otóż w wielkim skrócie z komentarzy gry online jest to słowo, które prawdopodobnie zostało kiedyś użyte w piśmie komputer w latach 80., kiedy to na łamach tego czasopisma zastanawiano się, jak można by spolszczyć angielskie słowa związane z technologią komputerową. W sumie to zapiszę sobie linka, dodam w opisie, kto będzie chciał, będzie mógł przeczytać. Tutaj gość mówi, że pamięta ten numer i że wtedy bardzo poważnie do tego podchodzono, że na przykład jeden z redaktorów zamiast kalkulator promował słowo liczyk i podobne rzeczy. Sprawa została ucięta, kiedy jeden z użytkowników napisał do redakcji list i podał własne przykłady tych słów. Wspomniany manipulator stołokulotoczny albo drążkowy wpływacz na położenie celu zamiast joysticka, płaskokrążek informacjonośny na dyskietkę lub luminosferyczny płaskokrążek informacjonośny na płytę CD. Czasem mówię prawoklik, lewoklik, dwuklik i tak dalej. Otóż w czasach, o których wspominam, promowano również słowo mlask i wtedy był prawomlask, lewomlask i dwumlask. Kurde, ci to dopiero mieli poczucie humoru. Dwumlask, kurwa. Jak komuś się skojarzyło, że manipulator stołokulotoczny mlaszcze? No dobra, okej, bo już padam na ryj, więc kończmy na dziś ten, mam wrażenie, dziwny odcinek. Co do samego komputerka, to ponownie naprawdę bardzo ciekawa jednostka. Świetnie było się nim pobawić, spróbować coś na nim zrobić. A propos tego próbowania, to myślę, że będzie to dobry sprzęt do przetestowania na kanale jeszcze na przykład Windowsa NT, albo tego 3.11, czy cokolwiek z tych dziwactw, może nie dziwactw, czy cokolwiek z tych systemów się uda na nim zainstalować. Jeszcze go nie zwalniam. Power Macintosh G3 też już znalazł swojego nowego właściciela, tylko jeszcze musi do niego pojechać, a u mnie to wiadomo, że może trwać długo. Chciałbym natomiast zwolnić ten oto znany wam komputer do wyświetlania obrazu. Jest do wzięcia, ale są pewne warunki. Ogólnie to wybiorę kogoś z komentarza, podam numer i trzeba będzie się ze mną zdzwonić, ponieważ nie chciałbym, żeby ktoś się tym zabił. Chcę po prostu usłyszeć dojrzały głos, tak? Że rozmawiam z dorosłym. Bo ja wiem, że moglibyście obiecać, że oj, nie będziecie łap wtykać, ale jednak wolałbym nie brać za was odpowiedzialności. Także mówił dla was Saper. Pozdrawiam. Cześć.